Siemanko drodzy widzowie, witam Was w programie Audycja Redakcyjna i będzie to taki podkaścik podsumowujący ostatnie wydarzenia w polskim i zagranicznym MMA. Ten program poprowadzi ze mną młoda generacja branżowego dziennikarstwa Oskar Dela. Siemanko Oskar. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i co, słuchajcie drodzy widzowie, ten program będzie się pojawiał... Nie wiadomo kiedy i jak, ale jakoś na pewno będzie się co jakiś czas pojawiał. Na początek podsumujemy dla Was może to, co się działo ostatnio, czyli grudzień. I mieliśmy galę KSW 65. Oskar, w takiej skali od 1 do 10, na ile byś podsumował to wydarzenie? No myślę, że tak biorąc pod uwagę wszystkie walki, to tak na 8. Wysoka ocena, natomiast chyba słuszna, aczkolwiek nie wiem, czy dałbym podobną. Myślę, że ja bym ocenił ją na 7. Patrząc pod uwagę na to, co się działo, no wiecie, drodzy widzowie, ta siódemka może powinna być 8, ale no, zawodnik, między innymi jeden z zawodników, dzięki którym zainteresowałem się tym sportem, czyli Mamet Khalidov, został bardzo brutalnie znokautowany i pewnie jakoś ma to mały osobisty wpływ na tą, a nie inną decyzję. Natomiast sama walka, no i jej zakończenie mega spektakularne, bo nie ma co się oszukiwać, że Roberto Soldic zrobił to, co potrafi robić najlepiej, czyli no brutalnie, ale to bardzo brutalnie znokautował Mameda Khalidova i chyba nie przypominam sobie tak brutalnego nokautu w historii KSW, który zdarzył się w największej, podobno najdroższej walce w historii KSW. Oskar, czy ty przypominasz sobie nokaut podobnego kalibru podczas gali KSW? Kurde, dajesz naprawdę mocną taką zagadkę, bo no, ten, zresztą sami lekarze, którzy później składali Mameda, powiedzieli, że to było uderzenie niczym kopnięcie konia, no to nie wiem, czy to się bardziej brutalnie, ale tak jedno, co mi przychodzi na myśl, no to ten knockout Mameda na Materli, nie? On nie był taki może brutalny, ale myślę, że podobną ilość osób zszokował, co ten knockout Solicia, wiesz? Chyba zasłużenie przyznany bonus wieczoru za ten knockout, aczkolwiek bonusem został również uhonorowany Patryk Likus. Czy uważasz, że słusznie również i on zasłużył na to wyróżnienie przy tak spektakularnym knockoucie Soldicza? Słuchaj, dla Patryka to jest bardziej taki, by się wydaje, bonus za całokształt walki. Jak dla mnie ten chłopak to jest naprawdę ktoś, kto dużo swoje w świecie ma i patrząc na jego styl, niedługo może wyprzedawać największe hale w Polsce. Po prostu patrząc na jego wachlarz technik, on ma bodajże 19 lat, a już naprawdę potrafię tak dużo. Bardzo mi zaimponowało to, jak co chwilę rzuca jakimiś obrotówkami, latające kolana, jakieś obrotowe backfisty. Zdecydowanie zasłużony bonus, ale myślę, że nie tyle za sam knockout, co za cały występ, bo na pewno pokazał się w dobrym świetle. Jeśli mówimy o młodych kotach, że tak pozwolę sobie powiedzieć, no to oprócz Patryka Likusa na pewno trzeba zwrócić uwagę na Damiana Piwowarczyka, bo ja tak, drodzy widzowie, wrzucę wam może teraz trochę prywat, ale to jest ogólnie mega fajny gość, bardzo go polubiłem i mega go propsuję i uważam, że bardzo dużo wnosi do KSW, nie tylko w klatce, ale również poza nią, bo może jeszcze teraz nie jest na ustach wszystkich i wciąż jest mało popularnym zawodnikiem, to ma wszystko, ma tak przysłowiowe papiery na to,
żeby stać się taką medialną gwiazdą, bo jest bardzo wygadany, mega fajny, mega sympatyczny gość. No a w klatce zmienia się po prostu w bestię. No, mimo że z aparycji bestii nie przypomina, to w klatce już jest bestią absolutną i wachlarz jego umiejętności, szczególnie tych w parterze, jest olbrzymi. Co sądzisz o Damianie, Oskar? No, słuchaj, jak dla mnie to jest kilku takich zawodników w polskim MMA, którzy dopiero wchodzą na szczyt. Między innymi jest to Damian. W mojej opinii on, powiem coś podobnego, co powiedziałem w przypadku Pazetryka. Jego wachlarz technik, a bardziej tych parterowych, jest naprawdę, no, jak na tak młody wiek, imponujący. Zresztą w poprzedniej walce wykonał on i udusił on pierwszy raz bulldog czołkiem w historii KSW. Przypomnę, że to jest prawie 18 lat. No, jak dla mnie, ten chłopak, znaczy inaczej. To tak naprawdę wszystko wiąże się, jego cała przyszłość, w ciągu najbliższych walk, no bo wiadomo, on musi się zmierzyć z kimś naprawdę dobrym. Ale myślę, że tą walką pokazał, że no, z nim trzeba się liczyć powoli, bo powoli zmierza na szczyt. Wspomnieliśmy o bonusie Soldicza, wspomnieliśmy o bonusie Likusa, no Piwowarczyk również został uhonorowany bonusem za to poddanie. Natomiast najlepszą walką KSW 65 uznana zostało starcie Loma Alieskiewa z Damianem Stasiakiem. I tu jest ciekawa sytuacja w ogóle w wadze piórkowej, bo na tej samej gali, a dokładnie nawet walkę później, Saladin Parnas odzyskał pas tej kategorii, pokonując jednogłośnie, no i po jakby w walce, w której dominował Daniela Torresa. I kogo mamy w kolejce, Oskar? Mamy w kolejce Loma Alieskiewa, który pokonał Stasiaka i to jest chyba jego drugie zwycięstwo w KSW. Mamy Daniela Rutkowskiego, który co prawda w KSW wygrał na razie tylko raz, ale jest podwójnym mistrzem, byłem podwójnym mistrzem Babilonu i Fenu. No i jest Robert Ruchała gdzieś tam jeszcze. Jak widzisz w ogóle tę kategorię wagową w KSW? No, jeżeli mam być szczery, to ja w tej walce Parnasa z Torresem bardzo mocno trzymałem kciuki za Torresa. Zresztą jak w pierwszej walce, ale też dla jednego rozwiązania. Bo gdyby wygrał Torres, pas zostałby bez mistrza. Wiadomo, Torres by poszedł wagę wyżej, tak się pewnie stanie, ale wówczas do walki o pas stanąłby Loma Alieskiew z Danielem Rutkowskim. I jakby oni by o ten tytuł zawalczyli. A w tej sytuacji jest naprawdę kręta, że tak powiem, droga do pasa i Eskiewa, i Rutkowskiego, bo tak naprawdę tutaj nie wiadomo, kto zostanie. To obaj tak samo zasłużyli i ciężko mi w tym momencie powiedzieć, kto mógłby dostać następną walkę, ale według mnie wspomniałeś o Robercie Ruchale. Ja bym go na razie nie brał pod uwagę, jeżeli chodzi o walkę o pas, ale widziałbym go w eliminatorze. Z jednym z tych, których wymieniłeś, czyli Eskiew Rutkowski, pytanie, który dostanie walkę o pas, no bo obaj zasłużyli, tak? No obaj mają swoje jakieś doświadczenia w innych federacjach. Wiadomo, no Daniel Rutkowski jest byłem podwójnym mistrzem dwóch federacji w Polsce, no i to może być bardzo kuszące dla KSW, ale z drugiej strony SKF, o ile się nie mylę, no to on w ACA albo w ACB jeszcze się bił, tak? I on tam miał jakby serię trzech zwycięstw, więc no naprawdę, tutaj Wojciech Rysiewski będzie miał bardzo ciężką, jak to powiedzieć, bardzo ciężki wybór. To ten, ale ja mówię, ja bym zestawił Roberta Ruchałę z jednym z tych dwóch do eliminatora, a jeden z nich powinien się zmierzyć o pas z Saladinem Parnasem. Tak, ja miałem okazję być w ogóle na żywo, to chyba na Torwarze, na ACA, chyba to już było ACA, to była walka Lomaliego Eskiewa. Pamiętam, że byłem zszokowany ilością kibiców, która przyjechała na to starcie, jego kibiców. Natomiast to jest taki drobny off-topic.
Co najbardziej zapamiętałeś z tej gali, już tak słowem podsumowania, gdyby ktoś zapytał KSW 65, Oskar, to jakie wydarzenia, z czym to wydarzenie ci się kojarzy najbardziej? Większość by powiedziała, że knockout Soldicia, ale ja bym powiedział, że bardzo mnie rozbawiła taka, to była smutna sytuacja w przypadku zmiany rywali u Patryka Likusa. On chyba sam mówił, że dostał 6 rywali w ciągu tego, z czego jeden był nieogłoszony. No to na pewno jest sytuacja, która będzie długo zapamiętana jako taka wyjątkowa. A oprócz tego, co się na samej gali działo, no to nie można tego pominąć. No knockout Roberto Soldicia, no. No dla mnie jakby też to jest bezapelacyjnie, wiesz, numer jeden, jeśli chodzi o galę KSW 65 i chyba z tego ta gala głównie zostanie zapamiętana. Drodzy widzowie, ale oprócz emocji na KSW 65 mieliśmy jeszcze tego dnia galę UFC, na której to walczył Mateusz Gamrot i pamiętam, że wracając do hotelu, no akurat zdążyliśmy na walkę Mateusza Gamrota, bo właśnie się zaczynała, jak uruchomiliśmy ją. No i to było takie pocieszenie dla mnie, co po tym, co się stało na KSW 65, czyli po brutalnym nokaucie na Mamedzie. Mamy Mateusza Gamrota, który, Oskar, no który no pozamiatał, co? Pozamiatał, ale wcale nie było tak łatwo z tym Ferreirą, bo widać, że Brazylijczyk był dobrze przygotowany do sprowadzenia. On, Gamer nawet w ostatniej akcji, gdzie już go kończył, gdzie tam pod siatkę go zaprowadził, nie był w stanie go sprowadzić. Wiadomo, Ferreira też jest skojarzy czarnym pasem w BJJ, więc on ten parter zna, że tak powiem, jak własną kieszeń, ale nie można powiedzieć, że to była łatwa przeprawa dla Gamrota, aczkolwiek szczęśliwie się zakończyła i Gamer chyba tym samym wywalczył sobie miano zawodnika roku w Polsce, no bo ma naprawdę imponujący win streak, a tą walką naprawdę potwierdził, że on jest w stanie się bić z topem UFC. Jak dla mnie w tym momencie walka z Chandlerem jest bardzo realna, bo Chandler jest po dwóch porażkach i on się musi odbudować. Tak, no w tym momencie Gamrot już na pewno będzie walczył z kimś ze ścisłego topu. Dla mnie to jest jakby oczywiste. Ciekawe z kim, bo to też będzie na pewno ekscytujące starcie. Co do tego, co powiedziałeś a propos zawodnika roku, zgadzam się w 100%, bo nie można się nie zgodzić. No. To był rok Mateusza Gamrota, odniósł 3 piekielnie mocne zwycięstwa w UFC w ładnym stylu. Dwa bonusy? No za ten nie dostał niestety chyba, nie? No nie, ale dostał za walkę z Holtzmanem za knockout i za występ wieczoru z Jeremy Stevensem, więc no jest co podziwiać, tak powiem. A jeszcze takie pytanie mam do ciebie. Z kim byś widział, i ogólnie może widzowie by się wypowiedzieli w komentarzach, z kim byś widział Gamrota? Bo ja tak analizowałem i no jest tak, albo jest Gregor Gillespie, albo jest Rafael Fiziev. Jeżeli UFC będzie dla Gamera miłe, to dostanie Chandlera, a jeżeli bym chcieli sobie z niego zażartować, dostanie Paddy'ego Pimbletta. I która z tych opcji wydaje ci się najbardziej realna i ewentualnie kogo ty byś jeszcze może widział w walce z Gamerem? Wiesz co, z wszystkich tych opcji wydaje mi się, że to jednak będzie Chandler. Albo tak sobie tego życzę, ale jakoś skłaniam się ku temu, że wiesz co, UFC lubi zostawiać na przykład dwóch mocnych strikerów, dwóch mocnych zapaśników. Oni lubią takie walki i Chandler, który no ma mega zapasy, kontra Mateusz Gamrot, który pokazał, że te zapasy ma również niesamowite. To są dwie inne szkoły, dwie inne techniki tych zapasów. Myślę, że to by było starcie, które na pewno by ekscytowało, tym bardziej, że no w stójce jednak zdecydowanie faworyzowałbym Chandlera z racji tego, jak ciężkie ma ręce. I wydaje mi się, że minimalnie nawet to Chandler powinien być faworytem w tym zestawieniu, aczkolwiek zobaczymy, jak dobry jest parter i zapasy Mateusza Gamrota, bo na pewno w tej walce musiały odegrać by, w moim mniemaniu, przynajmniej kluczową rolę, a jestem też ciekawy, jak ty się na to zapatrujesz.
Ja to biorę w ogóle w ciemno walkę z Chandlerem, bo walka z Chandlerem prawdopodobnie, wiesz, dałaby mu top 5, nie? No bo, znaczy inaczej, Chandler aktualnie, no troszeczkę mi się wydaje, że został zbyt szybko rzucony na głęboką wodę, bo w drugiej walce, no wiadomo, on był podwójnym mistrzem Bellatora, tak? Bo w piórkowej chyba też był, ale no, mimo wszystko wydaje mi się, że UFC powinno go troszeczkę inaczej oprowadzić, bo on oczywiście ma papier na to, żeby zostać mistrzem UFC, tylko w mojej opinii został zbyt szybko rzucony na zawodników typu Gaethje czy Oliveira. Dlatego w mojej opinii teraz, jak mu dadzą Gamrota, to nikt się nie powinien obrazić. Ewentualnie Fizjewa by mu mogli dać, no ale chyba wszyscy bardziej chcą, żeby to Gamer tam zawalczył z Chandlerem. Uważam, że to była walka, dobra walka dla obu, no bo wiadomo, Gamrot ma ambicje mistrzowskie, on musi się bić z dobrymi, a tak jak wcześniej wspomniałem, Chandler się musi odbudować, bo pewnie jeszcze dwie takie porażki i by się pożegnał z UFC, więc ja biorę tą walkę w ciemno, a uważam również, że patrząc na to, jak chociażby Gamrot się zaprezentował w walce z Normanem Parkiem w tej trzeciej, no pokazał, że on ma te umiejętności stójkowe, w sensie może nie jest jakimś tam aktualnie wybitnym bokserem, ale on potrafi się bić w stójce. Zresztą co samo pokazał, nokautując Scotta Holtzmana. Według mnie to byłaby zajebista walka, wszechstylowa, nie tylko w parterze, ale myślę, że w stójce też by się mogli mocno bić. I szczerze nie widzę tutaj żadnego faworyta. To jest po prostu walka, która myślę, że mogłaby kandydować do jednej z lepszych walk roku, naprawdę, patrząc na ich wszechstylowość. No, drodzy widzowie, nie pozostaje nic innego, jak jedynie trzymać kciuki, aby matchmakerzy UFC stanęli na wysokości zadania i takie, a nie inne starcie nam dostarczyli. A skoro jesteśmy przy UFC, to nie sposób pominąć gali UFC 269, bo tam mieliśmy chyba jeden spektakularny, nie wiem nawet jak to nazwać, no to był po prostu szok. Szok dla wszystkich, co się wydarzyło, w jakim stylu się wydarzyło. No i mówię to oczywiście o walce Amandy Nunes z Julianą Penną. Dla mnie szok, w ogóle obraz całego tego starcia. Jak ty to widziałeś? Ja nawet rozmawiając z niektórymi ludźmi przed tą walką, mówiłem, że Nunes straci pas, ale nie w walce z Penią. Jak dla mnie Penia tutaj bez większych szans była. Ale jakby widziałem to, że Nunes ten pas w końcu straci, no bo jakby każda bańka w końcu pęka. A bardzo mocno się dziwiłem, kiedy Amanda Nunes poszła z opuszczonymi rękami w dół w drugiej rundzie na wymianę z Julianą Penną. No, jak dla mnie szok i naprawdę przy tej walce towarzyszały wszystkie emocje, jakie się tylko dało, od jakiegoś wielkiego zaskoczenia po ostateczny smutek, bo mimo wszystko Nunes miała szansę być taką lepszą wersją Rondy Rousey, nie? No, nie oszukujmy się, no, Ronda też się gdzieś w końcu pogubiła, a chyba nikt nie myślał, że Nunes ten pas straci, ale z drugiej strony super opcja dla Penny, tak? No, kurde, nawet jeżeli w następnej walce z Nunes straci ten pas, to zapisze się w historii MMA jako prawdopodobnie ta jedyna, która pokona Amandę Nunes, no bo chyba już reprezentantka ATT chyba już więcej takich błędów nie będzie popełniała. Mam taką nadzieję. Ale wielki szok na pewno towarzyszył przy tej walce. Dla mnie szok największy, że właśnie była wymiana, z której to Penna zaczęła wychodzić coraz lepiej i coraz częściej trafiać, i to nie było tak, że Amanda Nunes dominowała w stójce i wpadła w jakąś technikę parterową, tylko ona najpierw przegrała walkę w stójce, a później została poddana w parterze. Ja to tak widziałem przynajmniej i to dla mnie był największy szok, właśnie styl, w jakim Penia zdobyła ten pas. Okej, okay, a teraz odejdźmy już od tematu Peni, no bo każdy wie, co się stało i chyba nikogo nie zdziwi to, że niedługo odbędzie się rewanż, ale jestem bardzo ciekawy twojej opinii co do Shona O'Malley'a, no bo
No, chyba już pora trochę wejść na wyższy poziom, bo on naprawdę wszystkich trzech jego rywali ostatnich jest poza rankingu z tego co kojarzę. No, z kim byś go w tym momencie zostawił? No bo on teraz potrzebuje prawdziwego, że tak powiem, wyzwania. Wiesz co, akurat jeśli chodzi o matchmaking, to nigdy nie lubię się w to bawić i zestawiać zawodników ze sobą. Natomiast zgodzę się z tobą, że tak jak mówisz, że powinien walczyć już o wyższe cele. No Mateusz Gamrot na przykład nie bawił się tak jak Sean O'Malley w budowanie siebie w UFC. On poszedł od razu do przodu i chyba wyszło mu to na dobre. Co do rywali, Ale. no to miał być jego największy test. No i chyba nie był. Znaczy, wydaje mi się, że największym testem chyba miał być Marlon Vera, nie? No ale tam nie poszło, ale aktualnie, no. Ale Paiva chyba też był na zastępstwo, prawda? Czy tam Luis Smolka był na 265 wtedy? Już nie pamiętam, ale wiem, że tam z tym Paivą. Ja byłem zawiedziony co do tej walki, naprawdę. Uważam, że. Zresztą. Jak ktoś kojarzy, to może wie, że ja pisałem na ten temat na naszej stronie o walce O'Malley'a z Cruzem. Jak dla mnie to byłoby super zestawienie i po tej walce powinien dostać walkę z Cruzem. To byłoby prawdziwe przetestowanie jego, czy to jest tylko tak zwany hype train, który prędzej czy później się wykolei, czy to jest naprawdę materiał na mistrza. Takie jest moje zdanie. Tym bardziej, że Dominik Cruz fajnie się pokazał na ostatnim UFC. No, może nie był to ten Dominik Cruz najlepszych lat, ale przebłyski były i to solidne przebłyski. Kurde, powiem ci, że to chyba zresztą był bonus za walkę wieczorną, co kojarzę. No, z tym Munozem to poszli naprawdę na dobrą bitkę i Cruz, pomimo wieku, bardzo mi zaimponował, że nadal jest w stanie trzymać taki poziom. Aktualnie jest bodajże siódmy w rankingu. Przypuszczam, że już aspiracji mistrzowskich nie ma, no on mistrzem był, raczej już na ten tron nie wróci, ale naprawdę. Pomimo wieku, on jest w stanie dawać dalej dobre walki, nie? To jest naprawdę zadziwiające. Powiedz mi, Oskar, co dalej z Cody Garbrandtem, bo czy ten zawodnik się skończył już po TJ-u, czy coś jest z nim nie tak, bo no, ostatnio jeśli kończy walki, no to kończy z reguły brutalnie znokautowany i nie inaczej było tym razem. No słuchaj, ostatnie 6 walk to jest rekord 1-5. Jest to chyba jeden z gorszych, że tak powiem, rekordów aktualnie w UFC. No chyba gorzej ma tylko Stevens i Karolina Kowalkiewicz, tak mi się wydaje. I to nie jest żaden przytyk, po prostu czasem przychodzi taki czas, że pora na własnego zdrowia się pożegnać. I myślę, że w tym momencie, jeżeli Cody nie chce w przyszłości skończyć źle, bo wiadomo, te ciosy się odkładają, a on tych ciosów zbiera bardzo dużo. To jak dla mnie pora zrobić jakąś walkę pożegnalną z kimś mocnym, ale też kimś na schyłku kariery i się pożegnać po prostu. No chyba, że pójdzie w stronę Tyrona Woodleya i zacznie się bić z youtuberami za duże pieniądze. Ale nie wydaje mi się. Myślę, Dopiero. że faktycznie powinien już odejść. Był mistrzem, miał wielu swoich fanów, toczył wielkie walki, czy to z TJ-em Dillashawem, czy z Dominikiem Cruzem wcześniej wspomnianym. Naprawdę, on zasłużył na miano jednego z lepszych kogucich w historii, ale tutaj powinna się historia zakończyć i koniec kariery po prostu. A propos Tyrona Woodleya, bo to taki drobny ode mnie uwaga, że nigdy nie sądziłem, jak można sportowo oczywiście, chociaż nie tylko do końca sportowo, upaść nisko, będąc z mistrza UFC do gościa, który przegrał walkę z YouTuberem, wytatuował sobie to, że go kocha, po to, żeby zostać ciężko znokautowanym w rewanżu. No rozumiem, że pieniądze, które zarobił, są naprawdę olbrzymie, ale zobacz, jakie to jest zaprzepaszczenie całego swojego dziedzictwa jako mistrza UFC, co nie? No jest zaprzepaszczenie, ale z drugiej strony przypuszczam, że pieniądze, jakie on dostał, to
on ten tatuaż sobie usunie, to jakby nie jest jakiś problem. Ale przypuszczam, że on za te dwie walki zarobił podobną kwotę, co przypuszczam, co przez całą karierę w UFC. To jest najgorsze w tym wszystkim, że wiesz, co się zacznie dziać. Wszyscy po prostu zaczną odchodzić do walki YouTuberów, bo tam będzie siano. A to siano wydaje mi się, że jest po prostu w kieszeniach braci Paul i tych promotorów nieskończone, bo zresztą sam Jake Paul powiedział do Jorge Masvidala: daję ci 5 milionów plus zyski z pay-per-view i tylko ze mną zawalcz. No to no nikt nie dostaje PFC 5 milionów za walkę, no nie oszukujmy się. To jest takie przerażające to, jak te walki YouTuber zaczynają podbierać wszystkich zawodników. A wiadomo, że motywacją nie jest pokonanie jednego z braci Paul, tylko motywacją są pieniądze. No oczywiście, to domyślam się, że sportowo nie jest to, znaczy, aczkolwiek chciałem powiedzieć, że sportowo nie jest to wyzwanie, ale okazuje się, że jest. Natomiast no, jeśli chodzi o braci Paul, no, to z tego co ja się orientowałem, to są bracia, którzy dość długo trenowali boks i tak naprawdę oni z powodzeniem mogliby robić sobie kariery pięściarskie. No A tak, że... tylko z racji na to, jaki mają, że tak powiem, PR, czyli gości, którzy nagrywają śmieszne filmy do internetu, nikt by ich nie wziął poważnie do jakiejś poważnej walki, nie wiem. Nie wiem, w jakiej oni wadze chodzą, czy w ciężkiej, czy w jakiej, ale no, nikt z nich nie dostanie walki o mistrzostwo WBC czy innej federacji bokserskiej. Nie no, to wiadomo, to już wiadomo, bo gdyby w swojej kategorii wagowej walczyliby z bokserami, pięściarzami, przepraszam, no to z tego topu, no to raczej tam już by nie mieli większych szans. Tutaj należy zauważyć, że no, ci rywale są z reguły mniejsi i mają małe pojęcie o boksie, a są zawodnikami MMA, ale albo zapaśnikami, albo no są nieważne, bo to No jakby właśnie. nie jest klucz tego programu. Śmieszy mnie to, jeszcze już odchodząc od tematu, że oni tak się chwalą, że pokonują super zawodników UFC, mistrzów świata i tak dalej, ale pomyślmy, z kim on walczył, ten jeden z braci Paul. Nie rozróżniam, ale ten, który pokonał Woodleya. Pokonał tak naprawdę, można powiedzieć, dwie największe stójkowe fight-upy w UFC. Znaczy bardziej tu mówię w stronę Bena Askrena. Oni walki swoje wygrywali parterem, więc no nic dziwnego, że chłop 25 kilo cięższy nokautuje ich jednym ciosem. No, no ale tak jak mówię, lepiej odejść od tego i skupić się po prawdziwym sportem, bo działo się dużo. A propos tego, co się dzieje i co dziać się będzie, tylko że widzisz, rozmawialiśmy sobie całym UFC 269, a nie wspomnieliśmy nawet słowa na razie o walce wieczoru i tym, co tam się stało. Charles Oliveira kontra Dustin Poirier. Powiedz mi, czy spodziewałeś się takiego rezultatu w tej walce, czy miałeś innego faworyta? Jak to wyglądało? W 100%. Stawiałem na poddanie przez u Charlesa Oliveira. Fajnie, że się to skończyło. W sensie fajnie, 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 bo Dustin będzie takim. No będzie tak zostanie taki niesmak tego, że nigdy nie zdobył tego prawowitego mistrzostwa, chociaż plany są na przejście do 170 funtów do wagi półśredniej, więc może tam coś zwojuje, ale ja się tego spodziewałem. Charles jest świetnym zawodnikiem jiu-jitsu. Jakby nie zaskoczyłem się zupełnie, wiesz? Tak stawiałem właśnie. No dla mnie też Oliveira był minimalnym faworytem, ale trzeba przyznać, że no, Dustin Poirier bardzo mocno zaczął to starcie i przez chwilę myślałem, że jest w stanie przełamać Oliveira. Kto teraz dla Charlesa Oliveira? Czy to będzie Justin Gaethje, czy widzisz kogoś innego? Tu znowu się odniosę do tego, co pisałem na naszą stronę. A propos walki Oliveira, który sam, można powiedzieć, krzyczy, co mnie bardzo śmieszy, o walkę z Conorem McGregorem. Wyobraź sobie, że Charles Oliveira zostawia Conorowi jakby warunki. On po prostu chce się z nim bić, co jest niezwykle krzywdzące dla Justina Gaethje. Nie mówię o
Machaczewie, bo jego to mi akurat nie jest żal, tak jak mam być wyrazić swoją opinię, bo najzwyczajniej w świecie nie lubię jego stylu, ale dla Justina Gaethje to byłoby bardzo krzywdzące, gdyby to Conor McGregor dostał walkę o pas, a nie on, bo jak dla mnie Gaethje zasłużył swoimi trzema ostatnimi walkami, pomimo że oczywiście walka z Khabibem była przegrana, ale Khabib sam mówił z wielkim uznaniem do Justina Gaethje co do jego siły ciosu. No, według mnie Justin trzema z nim walkami, tą z Tonym, Khabibem i Chandlerem, zdecydowanie zasłużył na drugą szansę walki o pas i ja nie widzę innego wyjścia. No. Jeżeli faktycznie dojdzie do walki McGregora z Oliveirą, to chyba troszeczkę zwątpię, naprawdę. Nie, myślę, że nie ma szans na to starcie, z racji tego, że chociażby Conor McGregor dawno nie wygrał i dostając walkę o pas, no to by było krzywdzące nie tylko dla Gaethje'ego, ale dla całego rankingu i to było zaprzeczające jakiejkolwiek zasadom logiki. To nie może się wydarzyć, to po prostu, no, jak to było, Red Panty Night, tak, Oliveira. Ale sam Dana White mówił, że Conor jest specjalnie traktowany, bo on jest po prostu specjalny. No. On jest wyjątkowy. No. Dalej się nie zdziwię, gdyby faktycznie doszło, ale niekoniecznie do walki o pas, bo sam Oliveira w tym, co powiedział w wywiadzie dla Sherdoga, mówi lekka, półśrednia, średnia, obojętne mi to. Mój pas będzie na szali, czy nie? Mi jest to obojętne. Ja chcę się po prostu w maju zmierzyć z Conorem McGregorem. I to są słowa Charlesa Oliveiry, które są, no, w mojej opinii niezbyt fajne, bo to troszeczkę zablokuje całą stawkę, całą resztę stawki, bo Charles Oliveira nie walczy 3-4 razy do roku, tylko dwa, więc taki Islam Makhachew w przypadku, gdyby, albo Benil Dariusz, bo oczywiście przypuszczam, że jeżeli Benil Dariusz pokona Islam Makhachewa, a wiadomo, są już oficjalnie zestawieni, no to to on pójdzie do walki o pas po Gaethjem. I to jest bardzo krzywdzące dla nich, według mnie, bo Conor nie zasłużył niczym. On w wadze lekkiej wygrał jedną walkę i to swój debiut o tytuł w wadze lekkiej. Później go stracił, przegrał z Khabibem, przegrał dwa razy z Poirierem. No, słaba sytuacja, ale mimo wszystko bardzo mocno liczę, że Justin Gaethje będzie następnym pretendentem, a następnie w kolejce będzie wygrany z walki Dariusz Makhachew. Kto będzie twoim faworytem w starciu Oliveira Gaethje? Normalnie trafiłeś całą sedno, bo nie mam zielonego pojęcia i zresztą to samo byłoby w przypadku walki Oliveira Dariusz. Są to takie osoby, tacy zawodnicy, którzy, ta trójka jest dla mnie po prostu na tym samym poziomie. Ciężko mi stwierdzić, kto w ogóle był faworytem, ale wiesz, Oliveira po walce z Chandlerem uwierzył w trójkę troszeczkę. Chociaż Poirier trochę mu pokazał, że się nie rozpędzał. Ale w mojej opinii Oliveira coś tam też potrafi w tą stójkę i to byłaby świetna walka. Kto by wygrał? Nie wiem, nie mam pojęcia. Myślę, że takie 51-49 dla Gaethje'ego. Mimo wszystko. No, ja też bym chętnie zobaczył to zestawienie. Jest to kolejne zestawienie, które musi się wręcz odbyć. Na sam koniec, drodzy widzowie, kilka jakichś takich tematów pobocznych chcielibyśmy poruszyć. Z mojej strony na pewno chciałbym poruszyć sytuację Roberto Soldicza w KSW, a z tego powodu, że dzisiaj widziałem informację, której Soldicz to stwierdził, że w KSW pokonał już wszystkich, została mu jedna walka w kontrakcie, kontrakt kończy się lipiec, sierpień i co dalej? Jak myślisz, czy wiem, że na styczeń jest umawiany Martin Lewandowski z Robertem Soldiczem na renegocjowanie kontraktu? Jak myślisz, czy KSW zatrzyma Soldicza, czy go nie zatrzyma? W mojej opinii, jeżeli kwota za jedną walkę nie przekroczy miliona złotych, to KSW go weźmie, bo KSW widzi w nim biznes.
Nie ma co mówić, on jest rozpoznawalny w całej Europie. On sprzeda mnóstwo pay-per-view w Chorwacji, on sprzeda mnóstwo pay-per-view w Polsce, on sprzeda mnóstwo pay-per-view wszędzie indziej, bo on już po prostu wytworzył swoją markę i pokonując, wiesz, Trikusa, czy Materle, czy Mameda, on już po prostu sam z siebie, wiesz, nabiera popularności i te pay-per-view sprzedaje. KSW na pewno widzi w tym swój biznes, to raz, dwa, to będzie bardzo mocne sprawdzenie dla Grzebyka, to będzie bardzo mocne sprawdzenie dla całej wagi średniej, czy tam na przykład Pawlaka, który prawdopodobnie się niedługo zmierzy o pas, czy dla Tomasza Narkuna, bo to też będzie bardzo ciekawe starcie. Tak naprawdę KSW powinno trochę zależeć na tym, żeby utrzymać Soldicie, ale myślę, że nie będą też zgadzać się na wszystkie warunki, bo Roberto prędzej czy później zauważy, że w UFC nie płacą tak dobrze, jak pewnie w KSW, bo tam musi się budować od nowa. Więc dochodząc już do takiego podsumowania tej sytuacji, uważam, że ostatecznie i tak podpisze nowy kontrakt. Jeszcze jeden myślę, że wypełni i jeżeli jest czysty, bo chodzą słuchy, że coś tam wiadomo, że tak zwane stosuje tak zwane soki, jak to jest nazywane w Stanach, no to pójdzie do UFC, jeżeli faktycznie ma czyste sumienie. I po prostu jeszcze na następnym kontrakcie zdobędzie trzeci pas, obroni, nie wiem, ten średniej, półciężki i pójdzie do UFC, tak jest moje zdanie. Wiesz co, on dzisiaj właśnie wypowiedział się, że jednak porzuca ten plan o dywizji półciężkiej, porównał tą walkę do takiego freak fightu w Pride, że tam już będzie bardzo duża dysproporcja i tak dalej. Natomiast wywołałeś Grzybyka, wywołałeś Pawlaka, ale czy no jeszcze Andrzej Grzebyk to rzeczywiście jakieś, wiesz, jest podwójnym mistrzem fenu i można to jakoś sprzedać. Natomiast ja nie widzę dla Soldicza za bardzo wyzwań w KSW z zawodników, którzy obecnie są na kontraktach, oprócz Andrzeja Grzybyka mimo wszystko. I tu jest problem. A powiedz mi jeszcze jedno, bo ja nie wiem, nie ten, czy nie orientuję się, czy Szamil Musajew jest z tego samego teamu co Grzebyk? Przepraszam, Soldić? Wiesz co, chyba tak, ale też nie jestem do końca pewien, ale wiem, no że tam to przez ten UFD Gym się przewija, ale to jest walka, którą akurat rzeczywiście mogłaby się sprzedać również, bo Musajew też sobie wyrobił w Polsce, tylko że prędzej musi się odbyć rewanż z Pietrzakiem prawdopodobnie. No to w takim razie, jeżeli oni są w jednym teamie, no to tylko Grzebek, bo ostatnio przeprowadzałem taką rozmowę z Krystianem Kaszubowskim. On by chciał, Krystian by chciał, tylko że on chyba ostatnią walkę przegrał, nie? No to jest to, ale myślę, że Kaszubowski, jeżeli byłby lepiej przygotowany niż 4 lata temu, czy tam 3, to mógłby mocno sponiewierać Soldiciem. To jest też taki mój drugi faworyt, tylko ja mówię, no w ostatniej walce mu nie poszło. Zobaczymy, jak będzie z Romanowskim, bo tam jest zestawiony, ale tak mówię, jeżeli nie Szamil, no to Grzebyk i ma mówię, ja bym bardzo liczył na Krystiana, ale no musiałby się odbudować, tak? Ale pamiętajmy też, że nie wiem, jak wygląda sytuacja z Uroszem Jurisiciem, ale on potencjalnie w sumie jakbyś tam dobrze zakręcił, w jakieś dobre walki wpadł, to ja też bym mógł fajnie gdzieś tam przeciwstawić się Soldiciowi. Ewentualnie jeszcze widziałbym Scotta Askama w wadze 8-4 w walce z Soldiczem. To by mogło być ciekawe zestawienie z racji na warunki fizyczne, jakimi dysponuje Scott. Ja myślę, że no już nie dawajmy Soldiciowi Mameda. No, chyba wszyscy chcemy, żeby Mamed jeszcze trochę pożył, a te ciosy, tak mówię, wcześniej był przeze mnie wspomniany Kaszubowski, Bochrer, kogo tam jeszcze, Materla. Oni chyba się wszyscy zawsze przekonali, że nie ma co zadzierać z Soldiciem, bo on faktycznie bije mocno. Mamed też się o tym przekonał. I wydaje mi się, że nie powinniśmy wracać do drugiego zestawienia Mamed Soldić, ale Oskar, tak jak mówisz. A, bo ja myślałem, że nie usłyszałeś, że mówiłem o Scotcie. Tak, ale bo właśnie chcę do tego przejść.
i Scott, bo mówię, tak naprawdę, kto jest w tej średniej? No mówię, tak wymienię tylko No nie. Pawlaka z głowy, ale nie ma. Cezary Tylko Scott. Kęsik jeszcze jest. Ale on nie ma. Przez ostatnią walkę przegrał za Busem. Jeszcze jedna walka, to tak, to w jakimś eliminatorze mógłby zawalczyć, bo ta średnia faktycznie jest jakaś taka bardzo bogata w zawodników. Ale z tych wszystkich, których tam wymieniłem, zostaje faktycznie Scott Askam. I to jest, jak dla mnie, jedyny sensowny rywal aktualnie dla Soldicia, bo on ma warunki fizyczne, przeważa nad Soldiciem, co skojarzę. No ma te swoje midle, które są zabójcze. Wielu się o tym przekonało. I myślę, że mógłby dać mocną walkę z Soldiciem. Tylko widzisz, no tak samo się mówiło, że Mohamed da mocną walkę, a skończyło się jak skończyło. No, Soldić ma jakiś taki niewygodny styl dla wszystkich. No, jestem ciekawy, jak potoczy się dalej sytuacja i kariera Roberto Soldicza. Z takich ciekawostek jeszcze rozmawialiśmy sobie wcześniej. No, są plotki o ewentualnym powrocie po 2 latach zabita Magomed Szaripowa. No, trzeba przyznać, że zrobiłoby to duży szum. No, wszyscy czekają na tego zabita. On toczy strasznie efektowne walki. Z kim byś go zostawił? No bo chyba nie ma co go od razu rzucać na Maxa Holloway'a. Poza tym Max jest teraz zostawiany do trzeciej walki z Wołkanowskim. Ale no, musi dostać kogoś na przetarcie. Więc z kim byś go widział? Bo ja w głowie mam jednego rywala, ale chciałbym usłyszeć twoją propozycję. Ach, może z Jairem i Rodriguezem? A nie myślisz, że walka z Edsonem Barbozą byłaby bardzo efektowna? No, z Edsonem na pewno, tak. Edson przeszedł do 6-6. Wiesz, jakoś nie mogę cały czas się przyzwyczaić, że Edsona nie ma już 7-0 i jakoś w ogóle nie myślę o nim w kategoriach tej wagi. Co prawda Edson Barboza ostatnią walkę przegrał, ale no to żaden wstyd przegrać z Gigą Chikadze. No, on jest rozpędzony, idzie do walki o pas i chyba tego nie ukrywa. Ale uważam, że jako, tak mówię, rywal na przetarcie, na rozruch bardziej, bo wiadomo, przypuszczam, że no ten jego rozbrat z klatką był bardzo długi, no to on nie może dostać od razu kogoś mocnego. Myślę, że walka z Edsonem Barbozą byłaby naprawdę mocna. A gdzie jeszcze spotkałem z opiniami, to jeszcze Arnold Allen, ale w mojej opinii to byłby za mocny rywal, albo Sadiq Yusuf. To też byłaby, myślę, spoko walka. Ogólnie każda walka zabita będzie spoko, nieważne z kim go zostawią, takie są realia. Dokładnie. Z tych tematów, które nam zostało jeszcze, to mamy wyzwanie Alexa Pereiry przez Krzysztofa Jotko. Oskar, mnie to wyzwanie lekko rozbawiło, jak je zobaczyłem, biorąc pod uwagę, że wiem, jak wyglądają walki Krzysztofa Jotko. I chyba Alex Pereira, odpowiadając mu, też dał znać, że wie, jak wyglądają jego walki. Niby tak, ale z drugiej strony z jednej strony się nie dziwię Pereirze, że nie wziął walki z Krzysztofem. Jeżeli można wierzyć temu, co powiedział Krzysztof, że faktycznie kontrakt był, tylko on go nie podpisał. Ale z drugiej strony, jakby nie patrząc, Alex Pereira jest kickbokserem, który chyba rok temu dopiero przed do MMA. W sensie on miał, przeplatał te walki w MMA z kickboxingiem, ale tak na stałe przed dopiero chyba rok temu do MMA. Nie można oczekiwać od niego, że on od razu, wiesz, weźmie wszystkich grapplerów, wszystkich zapaśników i w ogóle wszystkich najlepszych parterowców z UFC i zacznie ich klepać. Ostatnia walka z tym Grekiem, już nie pamiętam, jak on ma nazwisko i na imię i nazwisko. Przepraszam. Ale pokazała dobitnie, że Alex Pereira tego parteru nie ma, nie? Więc nie, mu się nie dziwię. Z drugiej strony może słabym zachowaniem jest to, że tej walki nie wziął, nie? Bo no nie wiem, ciężko. To jest bardzo ciężko, bo z jednej strony nie dziwię się Pereirze, że nie wziął, a z drugiej strony no w UFC trzeba brać to, co ci dają, nie? No tam nie ma miejsca dla, jak to mówi Paweł Jóźwiak, kalkulatorów. No jeśli chodzi o brak kalkulacji, to zostawienie Pereiry właśnie z czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu na start
to pokazywało tendencję UFC do tego, że oni się nie cackają z zawodnikami, tylko rzucają ich od razu na głęboką wodę i jakby poza strefę własnego komfortu. Co, Oskar i drodzy widzowie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten nasz pierwszy odcinek programu Audycja Redakcyjna. Dziękuję ci serdecznie, Oskar, za wzięcie udziału w tej audycji. To ja bardzo dziękuję za to, że miałem okazję w końcu pojawić się w jednym z swoich programów. Liczę, że mimo wszystko wyszło nie najgorzej. Ja myślę, że wyszło bardzo dobrze, a to ocenicie już wy, drodzy widzowie. Trzymajcie się i do usłyszenia po raz kolejny. Wszystkiego dobrego, na razie.